Cześć, witajcie ogrodnicy. Sezon dyniowy uważam już za otwarty. Jesień zbliża się wielkimi krokami. Nasz ogród powoli szykuje się do jesienno-zimowego odpoczynku. Dlatego w dzisiejszym odcinku wszystko o tym, co musimy zrobić, co fajnie jest zrobić w najbliższych tygodniach, co fajnie jest zrobić w ogrodzie we wrześniu. Zapraszam Was serdecznie. W sklepach pojawiają się już jesienne dekoracje, ba, a nawet już widziałam, że bożonarodzeniowe dekoracje się pojawiają, także czas zdecydowanie przyspiesza. Wiele rzeczy już czeka na posprzątanie, jak na przykład tunel po ogórkach, czy rabaty po kapustach. No to wszystko trzeba jednak uprzątnąć, trzeba powoli szykować już glebę na przyszły sezon. Pomidory w dalszym ciągu dojrzewają i to nie tylko w szklarni, ale również jeszcze pełno pomidorów jest na krzakach na zewnątrz, w gruncie. Mam nadzieję, że pogoda jeszcze pozwoli na to, że dojrzeją, ale te ostatnie pomidory z konkretnych odmian warto przeznaczyć i wykorzystać jeszcze ostatni moment, aby pobrać nasiona na rok przyszły. Nasiona należy poddać fermentacji. Cały odcinek o tym, jak pobierać nasiona z pomidorów, znajdziecie tutaj, link do góry. Także kolekcja słoików z nasionami jest już całkiem pokaźna. A te miejsca, gdzie już nie ma owoców, te krzaki, które już skończyły owocowanie, warto to już wszystko usunąć jak najszybciej, żeby nie doprowadzać do rozwoju chorób. Podobnie rzecz się ma z paprykami. Jest to bardzo dobry rok na papryki, tylko one bardzo słabo dojrzewają. Papryk na krzakach mam bardzo dużo, ale w większości jeszcze są zielone. Te, które są lekko dojrzałe, już zbieram do domu, zbieram do pudełek, one sobie doskonale w domu dojrzeją. Druga połowa września ma być jeszcze całkiem słoneczna, więc liczę na to, że jeszcze trochę tych papryk na krzakach podojrzewa. Ale w tym celu już teraz warto zadbać o to, żeby papryki na krzakach miały więcej światła i po prostu usunąć liście, usunąć jak najwięcej tej masy zielonej, żeby jak najwięcej tego wrześniowego słońca docierało do owoców. Powoli też zabieram się za wykopywanie warzyw korzeniowych, a to z tego względu, że planuję porobić właśnie takie domowe kostki rosołowe. Link również Wam zostawię tutaj do góry. To jest najlepszy sposób właśnie na wykorzystanie wszystkich takich mniejszych warzyw, wszystko do jednego gara. A liście, które obcinam, jak widzicie, tych liści jest bardzo dużo, zawijam w papier i pakuję do zamrażarki, potem są do rosołu. Jak znalazł. Jeszcze we wrześniu planuję troszkę czasu przeznaczyć na przerabianie buraczków, buraczki w słoiki, buraczki do mrożenia. Wspominałam Wam już, że wysiewałam takie późniejsze warzywa i tu możecie zobaczyć, że o, wzeszła sałata, powschodził bardzo ładnie, gęsto koperek, do tego tutaj mizuny. Rosną bardzo fajnie, ale ja już szykuję sobie kolejną porcję rozsad, które zostaną wysadzone w szklarni, ponieważ planuję w tym roku taką właśnie uprawę zimową. Zupełnie puste miejsca, które zostają w ogrodzie, tak jak na przykład po ogórkach czy po dyniach, no to jest idealny czas, żeby jeszcze wysiać poplon. Możemy wysiać gorczycę, możemy wysiać łubin. Gorczyca wyrośnie Wam zdecydowanie najszybciej, no i ma działanie odkażające. Tutaj możecie zobaczyć gorczycę wysiewaną kilka dni temu. Ona wzeszła tutaj naprawdę bardzo fajnie, bardzo gęsto, hamuje rozwój chwastów, no i później zostanie przekopana jako zielony nawóz. Jeżyny zakończyły już owocowanie. Ten rok również był bardzo udany, ale nie aż tak obfity jak poprzedni. Moment świeżo po owocowaniu jest to idealny moment, żeby taką jeżynę przyciąć, ponieważ dokładnie widzimy, które pędy owocowały, a które pędy są tymi nowymi, które zostawimy na rok
przyszły. Jeżyna jest rośliną dwuletnią, wycinamy pędy, które owocowały w tym roku, zostawiamy młode pędy na rok przyszły. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o przycinaniu jeżyny bezkolcowej, o tym jak uprawiać jeżyny, no to odsyłam Was do filmu, który zrobiłam w zeszłym roku właśnie, cały poświęcony przycinaniu jeżyn. W rozsadnikach czekają też kwiaty. W tym roku zdecydowanie mniej kwiatów powysiewałam. Zdecydowałam się tylko na takie dosiewki, na przykład koci miętek, bo planuję zupełnie nowe rabaty i też po prostu z nasion nie dostałam do końca takich odmian, jakie sobie wymyśliłam. Także albo poszukam już gotowych sadzonek, albo zabiorę się za to w przyszłym roku. Druga połowa września to jest idealny moment właśnie na tworzenie nowych rabat, na przekopywanie rabat, na tworzenie nowych miejsc pod rośliny, na przesadzanie roślin, także jeśli macie w planach wszystkie nowe aranżacje, wszystkie nowe rzeczy chodzą Wam po głowie, to teraz jest to ten moment, żeby właśnie zabrać się za realizację. Druga połowa września to jest też czas, kiedy zabieram się za wysadzanie roślin cebulowych, przede wszystkim właśnie na te nowe rabaty, które powstaną, ale też bardzo fajnie w zeszłym roku sprawdziła mi się kastra na tulipany, na kwiat cięty, po prostu takie do wazonu. To był w ogóle strzał w dziesiątkę, dlatego serdecznie Wam polecam takie miejsce właśnie na tulipany, których nie jest żal Wam wyciąć z rabaty. I wtedy całą wiosnę mamy piękne bukiety w wazonach. Także teraz pędzimy do sklepu, kupujemy rośliny cebulowe. Także to taki mój podstawowy plan minimum na wrzesień, na drugą połowę września, co będę robić w ogrodzie. Dajcie znać, jak tam Wasze ogrody, jak tam Wasze jesienne nastroje, czy już szykujecie dekoracje, czy już szykujecie ogrody do zimy. Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.